Witam serdecznie we wtorek, 22 stycznia, z tej strony Michał Fibonacci Team. Wykres Ethereum, interwał jednogodzinowy. Tutaj dość fajnie technicznie chodzi Ethereum, jeżeli patrzymy sobie tutaj z perspektywy tego interwału. Poziom ZZB $130, wyraźna biegunowość, wypełnienie tej strefy, reakcja podażowa. Natomiast nieco oddalając tutaj ta strefa 618, tu mieliśmy cenowo $112, jeden dołek, drugi dołek i właściwie teraz znajdujemy się w okolicy tej górnej bandy, z tej, powiedzmy, konsolidacji też od jakiegoś czasu, właściwie od około 10 stycznia ta strefa jest, w tej strefie wahań porusza się nam cena Ethereum, ale przechodząc nieco szerzej, bo na H4, co czeka nas dalej, bo jeżeli ten sentyment negatywny będzie się utrzymywał, tak jak to jest na Bitcoinie, czy też na Ripple, mamy blisko do wygenerowania sygnałów spadkowych, to może tutaj nam się ciekawy schemat harmoniczny budować. Dodajemy sobie 786 w związku z układem harmonicznym Gartleya. W przypadku wybicia dołem mamy strukturę harmoniczną X, a punkt B na 61,8, punkt C tutaj na tej strefie ZZB. Wyjście dołem i możliwe wypełnienie struktury Gartleya na 786, punkt D, a więc najbliższym wsparciem, jeżeli wygeneruje nam się tutaj sygnał spadkowy, wyjście dołem, to jak najbardziej target, pierwszy target, jaki tutaj rynek powinien osiągnąć, to jest $98. Tutaj ta strefa też nie jest przypadkowa, przedłużając sobie nieco ten poziom, tu mamy też wyraźną biegunowość w tych okolicach, poziom wsparcia, wyjście górą, rynek lubi później wypełniać, księgować takie poziomy w ramach takiego retestu, w ramach biegunowości po prostu.